Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hof Bergman. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy rozbudowę naszego gospodarstwa. Będziemy kupowali owce i kozy. W poprzednim odcinku zobaczyłem fajnego barana i mówię, nie, muszę go mieć. Nie, tak naprawdę zdecydowałem się pójść właśnie w owce i w kozy. Tylko i wyłącznie dlatego, że no chociaż to nie jest może tak bardzo opłacalne na tym etapie, bo lepiej byłoby zainwestować te pieniądze w konie, ale grając w 17, tam praktycznie bardzo mało miałem styczność z owcami i tutaj w 19 postanowiłem, nie, owce muszą być. Jest jeden problem, a mianowicie ja nie jestem właścicielem owczarni, muszę ją kupić. Jak sobie zauważycie, to jest dosyć droga sprawa kupienie owczarni, ponieważ owczarnia kosztuje 187 tysięcy, miałem 315, to wynika z tego, że kupiłem jeszcze w międzyczasie 6 krów, czyli mam teraz 12, krowy się rozhulały, proszę bardzo, lecą na 100%, postanowiłem, że dokupię sobie tam dwie czarne, jeszcze dwie brązowe i dwie brązowo-białe, tak więc mam teraz 12 krów, one już wyprodukowały 31 litrów mleka, tutaj sobie poczekam, żeby znowu mi tej słomy tam, nie, słomy to mogę dowieść, ale jak tutaj spadnie poniżej 2000 litrów, to dopiero będziemy kiszonkę dowozili, bo tak to nie chcę tracić kiszonka albo siano, zresztą, no, w poprzednim odcinku, nie wiem czy zauważyliście, że pewnej rzeczy nie zrobiłem, która jest dosyć oczywista, a jej nie zrobiłem, karmiąc krowy. Ale do tego tematu kiedyś jeszcze wrócimy. Dobra, kupujemy sobie owczarnię. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego ta owczarnia jest aż taka droga. Bo tak naprawdę nie kupujemy tylko i wyłącznie owczarni. Kupimy. Dobra. Nie kupujemy tylko i wyłącznie owczarni. Nie będę wchodził jeszcze do owczarni, bo jeszcze tam za bardzo nie wiem, co tam jest w środku właśnie. To jest też może być ciekawe, nie wiem nawet, szczerze mówiąc nie wiem. Ale kupiliśmy owczarnię, to jest bardzo duży wybieg dla owiec i kóz, ponieważ tutaj będą owce i kuzy, nie, kuzy i kozy. Oprócz tego na tym landzie znajduje się łąka. Mamy tutaj do dyspozycji teraz małą łąkę i ona nam wystarczy, nie będę musiał kupować łąkę. Tutaj chyba sobie nawet te chwasty jakoś tam pousuwam i trawę tam postawię sobie, żeby nie było... Było trochę więcej. I oprócz tego, że jeszcze jest łąka, ta łąka przechodzi w las. Tak więc kupiłem owczarnię, łąkę i dosyć duży las. Tak więc nie jest źle. Gdybym miał to kupować osobno, na pewno więcej by mnie wyniosło. Tak więc dobra inwestycja. Mam nadzieję, że już niedługo wyjdzie Seasons, tak więc w zimę wytniemy ten cały las i tyle. Te drzewka tutaj, zadrzewienia takie na łące, to jest bardzo charakterystyczne. Znak Hof Bergman. Właśnie takie rzeczy na łąkach tutaj można spotykać. Więc będzie fajnie. Dobra, tak więc możemy iść sobie zobaczyć, co tam w środku w tej owczarni, bo jestem bardzo... no, jestem zaintrygowany, co tam może być w środku. Czy są jakieś dodatkowe rzeczy, tak jak było w 17, czy jest to po prostu standardowa owczarnia, gdzie po prostu możemy przetrzymywać, karmić za pomocą tej owczarni. Pewnie gdzieś jest jakieś miejsce, gdzie się odstawiam wełnę, coś takiego. Dobra, wreszcie będziemy mogli to otworzyć. Co ja tutaj widzę? Nic nie widzę. Czyli tutaj się karmi najprawdopodobniej, a woda jest na zewnątrz. Gdzie jest punkt, gdzie będzie wełna? Nie wiem, może tu, może tam. No i nie wiem, jak to jest z owcami, z kozami, czy one będą dawały mleko. O, są ważne pytania. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę to się nam rozjaśni. Chociaż niekoniecznie dzisiaj, ale zobaczymy, czy to się nam uda. Teraz tak, można by to kupować tutaj przez to okno zarządzania zwierząt, ale mam fajną przyczepę, więc ja pojadę sobie kupić chyba maksymalną ilość owiec i maksymalną ilość kóz. Oczywiście kupię barana również, ponieważ wszystko przez tego barana. A więc lecimy sobie. Lecimy sobie do znanego już punktu, czyli Animal Dealer, tak się to nazywa, tam możemy właśnie kupować zwierzęta. Nie będziemy używali tej opcji, że będziemy kupowali
przez okno zarządzania. Po prostu nie tyle, że ja na tej serii chcę grać bardziej realnie. O kurczę, promień skrętu, przyczepa długa. I czekajcie, musimy to cofnąć. Nie tyle, że chcę jakoś bardzo realnie grać, czy coś takiego. To nie chodzi o to, ale po prostu no, chciałbym też sobie pojeździć troszeczkę po tej mapie, chociaż no, z pewnych przyczyn znam już ją dosyć dobrze, tą mapę, ale sobie jeszcze pojeździmy. Jeszcze chciałbym to opukać jeszcze raz, co tam się sprzedaje, chociaż to sobie popatrzyłem i w sumie jest ok. Mleko już się produkuje, krowy się rozpędziły, tak więc jest elegancko i dostałem jeszcze, zostało mi 127 tysięcy, tak więc jest jeszcze dosyć dużo pieniędzy. Trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę, że ja tutaj mam dosyć dużo zbóż jeszcze w binach, tak? I można na tym troszeczkę zarobić. I wiadomo, jak to zawsze jest na Hof Bergman, zawsze można dobrze zarobić na czymś, tak? I tutaj już znalazłem jedną rzecz, na której niesamowicie można zarabiać, ale to kiedyś wam wyjawię w przyszłości. Tak więc o to, że pieniędzy mi tutaj zabraknie, nie martwiłbym się. Oczywiście nie można być zbyt rozrzutnym, ale chyba ogarniemy temat. Dobra, lecimy po kupno barana. Jedną rzecz chciałem zobaczyć, chciałem ogarnąć, zobaczyć, czy ta przyczepa będzie w stanie kupić dwa rodzaje zwierząt, czyli czy ja będę mógł przetransportować dwa rodzaje zwierząt. Wydaje mi się, że mapa traktuje owce i kozy tak samo, tak więc chyba nie powinno być problemów. Ta przyczepa obsługuje 14 owiec, czyli tak mi się wydaje, że 7, że 14 kóz też. Dobra, najpierw baran, wiadomo, baran. Jedna sztuka 400 kosztuje. Później czarna owca, no bo w stadzie musi być czarna owca i reszta, czyli 5 sztuk, to sobie kupię chyba, mam nadzieję, zobaczę, zobaczymy, czy się uda. Raz, dwa, 3, 4 i 5. I teraz zobaczymy, czy kozy mi się uda kupić. Dobra, jest. Czyli jedną kozę taką, jedną taką i 5 białych do końca. Białe polecą. Kozy są chyba tańsze. 300? Koza jest 300, a owce... Nie, tak samo. Tyle samo kosztują. Dobra, potwierdź. Nie wiem, czy one są, bo to... O nie, są! Zobaczcie. Wymieszane. To jest fajne, no to i elegancko. Czy ja dwa... Nie, aha, bo kupiłem barana, który jest czarny i owcę jedną, bo myślałem, że dwa czarne barany, dwie czarne owce kupiłem. Czyli świetnie, fajnie, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy to można na oryginalnych modyfikacjach tak zrobić. Na oryginalnych mapach nie ma kóz, tak więc ciężko by to było zrobić. Zobaczymy, jak to będzie z kurami i z kaczkami. Pewnie też nie będzie problemu. A nie wiem, jak to będzie z krową i z koniem. Czy można też to tak pomiksować? Bo to by było bardzo ciekawe. O, czy w naturze to tak ciężko? Nie no, akurat nie wiem. Owce z kozami to jest tak dosyć naturalne. Chyba się tam nie pogryzą za bardzo. Tutaj jest pastwisko dla konia, ale ja jestem właścicielem tego pastwiska. A więc w sumie jest ok. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Też chciałem ogarnąć, zobaczyć, jak to będzie. Znaczy już wiem jak to jest, szczerze mówiąc, wiem, jak to wygląda z pastwiskami dla koni. Chyba lepiej w stajni je trzymać. Bardziej są wydajne, o powiedzmy. Teraz tak, zaparkujemy sobie, wyładujemy te zwierzęta. Tutaj wyładujemy. Zaraz zobaczymy, jak baran się zaprezentuje na pastwisku. Pewnie zacnie. Ale fajnie, fajnie taki szczególik. Ten baran, kurczę, porządne ma te rogi. Dosyć groźnie wygląda. Dobra. I teraz to tak. Kupić nie było sztuką. Tak najczęściej jest. Kupić nie jest problemem. Zobaczymy, czy się uda wyładować. Dobra, wyładowaliśmy. To jest sukces. Teraz idziemy sprawdzić, jak one się prezentują. Czy one są już... Gdzieś tu można je zobaczyć. To jest dosyć duży wybieg, tak więc będzie ciężko je gdzieś znaleźć na tym wybiegu. O ja cię kręcę, gdzie te łowce? Jest ich, tutaj jest jedna łowca. O kurczę, one są tutaj rozwalone. Tak więc można tu chyba i więcej kupić.
Nie wiem, gdzie jest baran. Tam jest, widzę, coś czarnego. Czarniawe. O! Nie, to koza to ma rogi. To jesteś ty? Czarny baran? Ole, kur... Ole! Patrz, jaki hardcore. Niezły. Dobra. Bardzo mi się podobają te barany. Dobra, tu jest nawet jakaś... A, dobra. Czarna owca jest w środku, tak? Odłączyła się od stada. Tutaj wodę będziemy, jak nie mam, dawali. Widać, że jest troszeczkę nachlapane, czyli na zewnątrz dajemy wodę. Woda już jest tam zatankowana. Zaraz polecimy. Zobaczymy na statystykach, to wygląda. Owce. Tak więc potrzebują tylko wodę. Słomę! Tego nie przewidziałem, szczerze mówiąc. Ale to nie będzie problemem, bo słomę mamy. Ona produkuje owca wełnę, tak? Teraz zobaczymy, co robią. Tak więc to zostało zrobione w taki sposób. A więc jak podejrzewałem to, że one mogły się razem pomieścić w przyczepie, nie było przypadkiem. Po prostu to są owce, tak mi się wydaje, tylko że wyglądają jak kozy. Produkują tak samo, mają takie same wymagania. Tak więc jest to inaczej. Na pewno inaczej wygląda, niżli było to w 17, ale tutaj tak jak mówiłem, tutaj te PlaySable, w ogóle nie ma PlaySable i w ogóle to działa, no, dosyć sprytnie jest to nie, jak to powiedzieć, no dobra, zostało to dosyć sprytnie, kurczę, no nie powiem, bo nie odmienię teraz, Andy dosyć sprytnie to obszedł, znaczy, jest taka sytuacja, żeby, chyba chodziło o to, żeby tych PlaySable nie wyciągali z mapy, jak to się tam robi. Tak więc po prostu są te budynki w mapie i ich nie można za bardzo tam wyciągnąć. Znaczy można, ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie jest wełna i w sumie jest okej. W sumie, chociaż szczerze mówiąc, liczyłem na to, że będzie mleko, ale no nie ma mleka, tak więc jest wełna, czyli tak jak mówiłem, mamy owce, można by te kozy też traktować jako po prostu owce, tak więc 14 owiec mamy, bo one będą produkowały, znaczy skus chyba też jest wełna, nie wiem, nie znam się, kozia wełna, muszę to pomyśleć, nie, chyba tak, nie, dobra, nie wnikam, nie wiem. Nie znam się, no pewno są jakieś takie wersje, odmiany kóz, które są takie kudłate bardziej, co nie? To chyba są, nie wiem, nie znam się na kozach, więc nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że mogą być. Zostawię tutaj tą przyczepkę, bo nie wiem, być może jeszcze kupię więcej tych owiec. I tam była potrzebna co? Słoma, tak? Słoma i siano, tak więc... Zrobimy to w bardzo taki minimalistyczny sposób, czyli po jednym słomy i po jednym siana, żeby nie było tak jak po odcinku, w którym rozwijałem, zakładałem hodowlę krów w sumie, żeby nie było takiej sytuacji, że znowu coś stracę. Te widły, kurczę, są troszeczkę podejrzane. Będę chyba musiał je zmienić. Zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba je zmienię, ale to zobaczymy. Na razie one jeszcze zostaną, ale je rozważam też taką opcję, że mogą tutaj. A właśnie, ktoś ściel. Aha, bo tam widziałem, ścielić można. Jest w sumie tak. Czy jeszcze ścieli. A czy obornik one dają? Nie, no. Konie dają. Czekajcie, jak to było 17? Już nie pamiętam. Dobra. Wchodzimy sobie tutaj. Jak to było? BY, tak? Dobra, uwolniliśmy. Weźmiemy sobie tylko jedną belę z siana, żeby nie było później czegoś takiego, jak właśnie było w odcinku, w którym zakładają hodowlę krów. No to nie było fajne. No ale tak jak mówiłem, to jest. No tak po prostu wygląda sytuacja w 19. Ok. Elegancko. Tam się coś przesunęło, ale to się samo ułoży. Ciekawe, czy ja będę w stanie. Czy ja to ogarnę? No dobra, spróbujmy, trochę zaryzykujemy.
DY. O kurczę. A bo to było włączone, dobra. Ja to zostawiłem. Ja teraz spakowałem od nowa. O, dobrze, nawet z tej strony. Czyli B. Czekajcie, bo liczę je. B. Y. O. One były uwolnione, ja tego nie zauważyłem. Dobra, teraz już będę wiedział, że one układają się od tej strony. Dobra, co, mogę wyłączyć podpowiadacza. I lecimy. Teraz tak, spróbujemy to capnąć tak, żeby na dwa razy nie jechać. 14, nie wiem ile te... O kurczę, nie wiem czy to wbije. Myślicie, że jest taka możliwość wbicia? Nigdy tego nie sprawdzałem. O, udało się. Nie wiem jak, czy ja to podniosę. Ej, lubię cię, farmingu. Na jednym tym kle. Kle, jak to się fajnie odmienia. Polski język jest świetny. Dobra, lecimy sobie z tym. Dobra, na kierownicy sobie przejdziemy. Lecimy z tym. To zobaczcie, udało mi się to ogarnąć. Dosyć to ciekawie wygląda, na pewno. I teraz tylko modlę się, żeby nie jechało jakieś coś z przeciwka, bo ja teraz chyba wykorzystuję całą szerokość drogi. Tutaj jest włączone wygniatanie i wygniatanie też dotyczy trawy. I to jest fajne, bo z tego co mi się wydaje, jakiś patch zlikwidował wygniatanie trawy. A tutaj na tej mapie jest wygniatanie trawy, tak więc jak się gdzieś przejdziecie po jakieś tam... Chyba jest. Zaraz zobaczymy, czy to działa. To jest niby mój teren? Czy wygniata? O, wygniata się. Dobra, elegancko. Cieszę się bardzo, że dobre rzeczy zostały tutaj naprawione. No akurat to mi... Ja lubię, jak coś właśnie się tak wygniata w trawę. Też trzeba mieć szacunek dla tego. Dla łąki na przykład. Też nie wiem, jak to będzie działało. Zobaczymy. Dobra, mi się wydaje, że słomę to będziemy mogli zapodać tutaj. Mam taką nadzieję, że to się gdzieś tutaj daje, co nie? Tam było napisane, że potrzebna jest słoma. O, hej, o! No dobra, to może przerzucę przez... Ciekawe, czy złapię? Nie złapię, co mam złapać? Leć. Spadaj. Ach, no i elegancko. Dobra, czyli tak tu się karmi. Dobra, już ogarnęliśmy temat. Czyli wiemy, jak tutaj wygląda sprawa z karmieniem. Mam słomę. Mamy siano w tym przypadku. No, jeszcze wystarczy nam tutaj wodę dać i zobaczymy. Zobaczymy sobie teraz to na statystykach, jak wygląda. Bo o, 4, czyli... No jak widzicie, znowu słomy trochę za dużo przywieźliśmy. Dlatego lepiej to robić za pomocą szczepy samozbierającej. Wtedy nic nie tracimy, nie? No tak to, zobaczcie, straciliśmy trochę. No dobra, no tak to jest. Ale całe szczęście, że siano, które jest bardziej cenne, nie straciliśmy tutaj nic. I teraz tak, no nie wiem, gdzie się to będzie pojawiało. W następnym odcinku pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o w którym miejscu się pojawia, bo jestem bardzo ciekawy, gdzie to się może pojawiać. Na zewnątrz? Chyba raczej w środku powinno się pojawiać, bo tutaj na zewnątrz nie widzę jak gdyby miejsca, natomiast tutaj jest dosyć duża ilość miejsca i nie chcę, dobra, to mógłbym wcisnąć, patrzeć sobie, gdzie triggery są, no ale zobaczymy w następnym chyba odcinku. Mam nadzieję, że one coś wyprodukują. Teraz jeszcze muszę wodę przytargać. Woda to ostatni element tutaj tej układanki, żeby tutaj się dobrze działo na tej owczarni. Dobra, tutaj się wylewa wodę. Nie wiem ile tego tej wody będzie. O kurczę. O, całe szczęście. Dobra, jest woda. Nie ma jagniąt. Na razie. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Zobaczymy. Ile tej wody zeszło? Tutaj chyba aż tak dużo wody nie potrzebują owce. Dobra, mamy 7 kóz i mamy 7 owiec na starcie. Bardzo duża łąka tutaj jest. Chyba będziemy ich więcej tutaj mieli, co? One nie mają dużych wymagań. Nie wiem, czy tu się brudzi. To też trzeba by sprawdzić.
ale to się dowiemy już za jakiś czas. Czy tu się brudzi, czy nie brudzi w ogóle. Chyba się nawet nie brudzi, wiecie? Tak więc będzie, to będzie bardzo tutaj, kurczę, fajna sprawa, bo ty raz na jakiś czas przywieźć, nakupować ich dużo, no i tą wełnę będą trzaskały, nie? Jeżeli się nie będzie brudziło, to nie będzie tutaj trzeba zbyt często jeździć. A jeżeli się będzie brudziło, no to będzie. To zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj się brudziło, ponieważ chyba nie ma brudzenia w ogóle na Hof Bergmann. No, jeżeli ktoś by postawił standardowe budynki, to najprawdopodobniej tak, ale tak to wygląda. Dobra. Jeszcze sobie sprawdzę na statystykach, czy wszystko jest ok. Woda jest ok. Słoma jest ok. Siano. Trawa, no i to clover, czyli koniczyna, której jeszcze nie mamy, ale na pewno kiedyś będziemy mieli. Tak więc tu jeszcze nie ma produkcji wełny. W następnym odcinku pokażę wam, czy już się coś tutaj zaczęło dziać. Bo zobaczcie, krowy już się rozbujały. 56 litrów, 100%. Dobra, ten odcinek będę kończył. W następnym nie wiem jeszcze, co będziemy robili. Może będą już żniwa, chociaż niekoniecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że baran, który kupiłem i gdzieś tutaj bryka na tym pastwisku. No, duże pastwisko. Dla krów takie by było. Są takie. No, mam nadzieję, że gdzieś ten baran tutaj, który bryka na tym pastwisku, też się wam spodobał. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.